Cześć! Tak naprawdę nagrywam początek tego filmu po raz drugi, ponieważ filmik miał pokazać wam tylko wymianę czterech takich przewodów hamulcowych, elastycznych. Miał pokazać wam, dlaczego warto je wymienić w takim smarcie. I w zasadzie na tym miałem zakończyć. Ale życie mocno zweryfikowało te plany, bo okazuje się, że poza przewodami hamulcowymi muszę jeszcze wymienić piasty, klocki, amortyzatory, zregenerować zacisk. I to wszystko pokażę wam na tym filmiku. Oprócz tego będą jeszcze prace związane z wymianą amortyzatorów z przodu, naprawą, regeneracją wahaczy, wymianą tulejek, sfożni. Także jak kogoś to interesuje, to serdecznie zapraszam. Nie zwracajcie też uwagi na to, co mówię w fazie filmu, w której opowiadam o samym czyszczeniu tylko prowadnic hamulcowych, czy też o tym, że zostawię stare klocki. Od nic z tego nie wyszło, wszystko trzeba było kupić nowe. Okazuje się, że bądź co bądź, owszem, wydam jakieś 1000 zł, natomiast w tej kwocie no, będzie całe nowe zawieszenie i gruntownie ogarnięte hamulce. Także myślę, że nie jest to aż taka wygórowana kwota. Wydane te pieniążki zapewnią mi spokojne użytkowanie tego samochodu, przynajmniej w tych kwestiach, przez najbliższe kilka lat. Także nie jest to jakiś majątek, a planuję nim w tym roku zrobić kilka dłuższych wycieczek, więc to musi być wszystko sprawne i takie w 100% pewne. Pokażę wam, jakie części udało mi się kupić za taką kasę. I zobaczcie, tutaj leży trochę ponad 1000 zł. Nowe piasty, Metelli. Może nie jest to jakaś półka top of the top, aczkolwiek już renowowany producent. Taka piasta 170 zł. Jest zintegrowany z nią od razu układ odpowiadający, taka koronka ABS-u. Stare piasty miały już wyczuwalne takie opory w toczeniu się. Coś tam haczyło, przerywało. No, nie można tego tak zostawić. Amortyzator tył, no hit. Kiedyś były gazowe. Potem się wzięły i wyoleiły, całe wylane. Magnety Marelli 70 zł. Uważam, że cena jest rewelacyjna. Do przodu wpadną TRW 120 zł. Nowe odboje, bo stare oczywiście osłony, odboje, bo to jest zintegrowany element. Zaxa 5 dyszek. Spożnie TRW do wahaczy plus tulejka. Komplet naprawczy wahacza w tej formie. Przednią tuleję będę zostawiał w takiej, taka jaka jest, bo jest w bardzo dobrym stanie. Ona się dużo mniej, rzadziej zużywa. To 6 dyszek. Nie ma tragedii, prawda? Zestawy naprawcze zacisków po 5 dyszek. Można doprowadzić zacisk do takiego stanu. To zresztą widzieliście, czy będziecie widzieć, bo nie wiem w jakiej formie poskładam ten film za chwilę, że stary zardzewiały zacisk dosyć łatwo jest doprowadzić do właściwie stanu fabrycznie nowego. Norzeczone wężyki, tak? 4 sztuki, jakieś tam 120-140 zł. Tak naprawdę cała naprawa i film miał dotyczyć tylko tego. Okazuje się, że zakres będzie znacznie szerszy. Od taka to ilość części czeka mnie do wymiany. Pokażę wam, jak ogarniać sprawy związane z regeneracją wahacza, jak pokręcać amortyzatory, z jakimi siłami podokręcać takie główne elementy, jak na przykład piasty, czy kilka innych tematów. Także jeżeli jesteście tym zainteresowani, zapraszam na dalszą część tego filmu. Cześć, a dzisiaj taki króciutki odcinek warsztatowy na temat wymiany wężyków tych elastycznych, hamulcowych w smarcie 4-4. Po co to robić? Oczywiście te, które mam, raz, że mają już 20 lat, więc są zniszczone, któryś tam przetarty z kluszewy, ale nie to jest nawet powodem. Przede wszystkim ich konstrukcja. Zarówno tylne w tym miejscu, jak i przednie tutaj mają tego typu mocowanie. Problemem jest to, że tam się dostaje woda, to koroduje, automatycznie zaciskając wężyk. Uniemożliwiając przepływ praktycznie w ogóle, działa to wtedy jak taka zastawka, gdzie przepuszcza płyn tylko w jedną stronę, potem tłoczek ma się ciężko cofać i automatycznie hamulce blokują. Lub po prostu zmniejsza przepływ i hamulec owszem odbija, ale powoli, generalnie powoduje to to, że zaciski nie odbijają, hamulce się blokują, przez to auto więcej pali oczywiście, ponadto hamulce się grzeją, tak? Może w nieznacznym stopniu, natomiast jeżeli jest to jeszcze w jakiejś tam fazie początkowej, to w nieznacznym stopniu, natomiast warto to wymienić. Komplet wężyków, taki jaki tu widzicie,
kupione gdzieś tam z sieci, linki wrzucę w opisie. To jest wydatek rzędu tam łącznie jakichś 120 zł. Także nie jest to majątek, a zdecydowanie poprawi kulturę pracy całego układu hamulcowego. Nawet jak macie zdrowe zaciski, hamulce, w miarę świeże tarcze, klocki, to taki wężyk potrafi wiele napsuć. Oczywiście przy okazji będzie wymiana płynu hamulcowego w całym układzie i w układzie sprzęgła też, bo to pracuje na jednym płynie. Tyle wstępu. No i niestety nasi już tu byli. Okazuje się, że z tyłu ten wężyk, który tutaj jest zamontowany, nie pochodzi ze Smarta 4-4, jest to jakiś dopasowany z czegoś. No, zdrutowane, zrobili i działa, tak? Ale nie do końca tak, jakby się chciało. Tu trytytka do linki hamulcowej. W tym miejscu się przeciera. Kamera tego nie pokaże, ale już jest nacięte. Tu mocowanie, oczywiście blaszka może zgniła, może wypadła trytytki. A ta gumeczka o tak sobie, o tak, tak. I też oczywiście tu od dołu przetarte. Także biorę się za to w czas. Jak to odkręcamy? Procedura jest taka. Najpierw oczywiście wszystko trzeba dobrze oczyścić, tak? Bo jak nam się tutaj obróci nakrętka od tego stalowego wężyka, no to będzie do wymiany albo przynajmniej do zarobienia. Więc ma być wszystko wyczyszczone, wypsikane jakimś tam preparatem penetrującym. Odkręcamy zacisk hamulcowy. Wykręcamy z niego, kręcąc zaciskiem, wykręcamy wężyk. I dopiero wtedy luzujemy sobie tutaj. Oczywiście zacisk też trzeba przy takim przypadku wyczyścić, przejrzeć, czy tam wszystko działa prawidłowo. A tu kolejna przyczyna źle działającego układu hamulcowego, mimo że tarcza jest jeszcze względna, a klocków powiedzmy połowa. Patrzcie, on tutaj stoi dęba. Nie mogę go ruszyć, czyli obcierał cały czas. Ewidentnie są trochę przypalone, ale oczywiście nie będę ich jeszcze wymieniał, skoro jest ich połowa, tak? Wyczyści się to i będzie śmigało. Tak, ja wiem, ktoś powie, że to popelina. Natomiast przy tym aucie mam jeszcze trochę rzeczy do zrobienia, więc koszty trzeba liczyć. Te klocki jeszcze posłużą. O tak. Natomiast no, jak zaspawane. Chociaż tarcza chodzi. Ale klocek dęba. No i patrzcie, co się okazuje. To jest takie rzeźbienie w byle czym, delikatnie mówiąc. Tłoczek praktycznie stoi. Tutaj wszędzie była korozja, już to trochę wyczyściłem. Jak się bliżej mu przyjrzymy, to on jest cały taki, powiedzmy sobie, do spolerowania. Tak naprawdę ten zacisk powinno się zregenerować. No ale jak gumki są całe, oszczędności chce się robić, no to robimy tak. Wyciągam go, czyszczę to wszystko, składam z powrotem. Jak to wyjąć? Bo to jest taka ciekawostka. Tu wkładamy jakiś element, najlepiej drewniany, to nie zniszczy nam tego tłoczka. W zasilanie, tam gdzie zwyczajowo przychodzi wężyk i płyn, podłączamy kompresor. Można przez szmatkę tak doszczelnić ten temat. I powolutku podajemy ciśnienie. On się, akurat ten, wysuwa tak stopniowo, w pewnym momencie po prostu wystrzeli, dlatego ten młotek tu, żeby gdzieś nie poleciał, tak? Dlatego, że jest zapieczony. Gdyby był w dobrym stanie, to po naciśnięciu kompresora on po prostu z impetem wyszedłby bez żadnych problemów, ale wtedy też nie wymagałoby to rozbiórki, tak jak w tym przypadku. Także podaję ciśnienie i stopniowo do przodu. No i sobie spolerowałem. Jak się okazuje, to tłoczek ma takie wżery, że guzik z tego wyjdzie, także jest do wymiany. Gumka osłonowa po wyczyszczeniu okazuje się, że jest, o, może kamera złapie, popękana. Jedynie to ustrojstwo można by założyć ewentualnie jeszcze raz. Natomiast oczywiście nie będę tego składał, bo bez sensu, trzeba czekać za częściami. Do jutra temat stoi. Komplet naprawczy 50 zł. No tyle. I jak zwykle można by rzec, miałem tylko wymienić wężyk hamulcowy. Tylko. A co się okazuje? Okazuje się, że jednym z poprzednich serwisantów tegoż Smarta był jakiś kowal, a nie mechanik. I wszystko dokręcone tak, że aż na granicy zerwania. To raz. Dwa. Wężyki oczywiście dedykowane do Smarta, ale nie pasują. Trzeba było przerabiać tu mocowania. Tak, mógłbym je oddać i zamówić inne i tak dalej, chociaż ta przeróbka nie była aż tak
drastyczna. Po prostu trzeba było je tutaj zeszlifować, zrobić rowek na spinkę, żeby weszło w to mocowanie. Pewnie mógłbym rozszlifować mocowanie, ale jednak to jest, powiedzmy sobie, część samochodu, a to łatwiej jest wymienić ewentualnie, gdyby w przyszłości tak się zdało, że musiałbym je z jakichś powodów zmieniać. Lepiej przerobić wężyk. Dobra, teraz spinki dokupione. 2 złote sztuka. Już jest jak trzeba, fajnie się to trzyma. No ale co się tu zadziało? No przecież śruby trzymające jarzmo, jedna zasmarkana z pawarką, druga obrobiona. Nie szło tego odkręcić w żaden sposób. Pewnie mógłbym to olać. No ale przecież te płaszczyzny tutaj są masakryczne. Te, ta pod spodem, same jarzmo, żeby to wszystko jakoś wyczyścić sensownie, lepiej to po prostu rozebrać. O, i tak, poza tym na tym kole czasem czujnik ABS-u pokazywał błąd, w związku z tym możliwe, że tam jest koronka do wyczyszczenia. Trzeba było w to zajrzeć. To główny powód, dlaczego z tym walczyłem. Okazuje się, że to akurat poszło względnie. 4 śruby trzymające piastę. I mam to wyjęte. Teraz na stół coś tam dospawam, odkręcę jarzmo i jestem w punkcie wyjścia, gdzie będę mógł znów to wszystko poskładać. Oczywiście zacisk też zaflejany. Czekam, dopiero jutro przyjdą te reperaturki, więc mam czas, żeby takimi rzeczami się bawić. A to dopiero jedna strona, jeszcze 3, strach pomyśleć. Jako że wyszło jak wyszło i okazuje się, że nie da się tylko tak prosto wymienić wężyka, bo i zacisk jest do regeneracji, i jarzmo tam stoi, i do poczyszczenia pewne rzeczy, także, że tak powiem, wziąłem już na luz, zrobię to dłużej, a dokładnie, żeby do tego nie wracać, zresztą inaczej się nie da, ale do rzeczy. W związku z tym, że ten zacisk jest do regeneracji, tak jak Wam pokazywałem, gumki popękane, więc pozabezpieczałem go, trochę poczyszczę. Tutaj wkręciłem kawałek starego wężyka, żeby zabezpieczyć otwór. Przemaluję go po prostu. Na to warto zwrócić uwagę. To jest to, co też często przysparza problemów posiadaczom Smarta, poza samym wężykiem. To element odpowiadający za hamulec ręczny. Po zdjęciu tej sprężynki, tych blaszek, warto szczególną uwagę zwrócić na to miejsce. Wyjąć ten uszczelniacz, to jest coś takiego. Dobrze to miejsce wyczyścić. Tak prawilnie to powinno się nawet ten trzpień odbezpieczyć od środka, wyjąć, wyczyścić, dopiero włożyć, ale jak już chodzi jako tako, ja tego robił już nie będę aż tak, bo tu jest dobrze. Natomiast ta gumka często lubi sparcieć, tam się dostaje woda, to rdzewieje i też staje dęba i właściwie zaciągamy ręczny, a on nie chce nam wrócić, tylko trzyma. Za to najczęściej odpowiedzialne jest właśnie to miejsce. Do wyjęcia, do wyczyszczenia. Co ponadto, kupiłem zestaw nowych gumek, oczywiście z tłoczkiem nowym, no bo tutaj korozja. W takim stanie, mimo że to jest tylko taka, wydawać by się mogło, powierzchowna, to będzie blokowało ten tłoczek i będzie się hamulec zaciskał. Jak macie coś takiego, wyrzućcie to. Klocków też oczywiście, mimo że są jeszcze dosyć wysokie, nie da się odratować. No przez to, że to wszystko stało, to przecież są spalone. Jak zacząłem je obczyszczać lekko szczotką, to wszystko się wykrusza. To jest już nie do użycia. Oczywiście trzeba było kupić nowe. Linki do tych wszystkich rzeczy wrzucę Wam w opisie, tak żebyście, jak w razie byście grzebali przy swoim forfornie, musicie szukać, śmiało można kupić. Z tych linków będzie ok. Nawet po nim widać, że on jest taki zeskosowany, że stał w jarzmie i brał tylko swoją częścią, ułożył się nawet nieodpowiednio. No to wszystko bardzo negatywnie wpływa na palanie przede wszystkim, tak, ale i na możliwość potencjalnego kłopotu z tym, że to się zablokuje gdzieś w trasie, będzie się palił ten hamulec. No tutaj cóż, nie będę tego pokazywał, bo wiertarka, jedziemy z czyszczeniem tak pobieżnie, jakaś farba na wyższą temperaturę w sprayu i będzie to wyglądało całkiem przyzwoicie. Oczywiście warunkiem tego, że można taki zacisk zregenerować, jest to, że tam w środku nie ma korozji, bo jak tam jest, no to zacisk jest do wyrzucenia i wtedy nic już z tym nie zrobimy sensownego. Wracając jeszcze do tej uszczelki uszczelniacza, jeśli po jej wydłubaniu zastanie Was taki widok, czyli nie ma korozji, można to tak zostawić. Jeśli tu będzie skorodowane w dość znacznym stopniu, jednak proponowałbym odbezpieczyć, od środka się to robi, segera, wysunąć ten trzpień i wyczyścić, bo
Inaczej też może być to źródłem potencjalnych problemów. Oczywiście nie ma lekko. Nowy tłoczek, ale jest już bez całego tego ustrojstwa odpowiedzialnego za pracę hamulca ręcznego, także trzeba odbezpieczyć tamtą sprężynę, wyciągnąć to i przełożyć tu. W związku z tym, że i tak czekam za częściami, no to zacisk przeszedł. Malowanie. Wygląda teraz to nieźle. Poszedł jakiś tam inhibitor rdzy, potem podkład i taka farba do zacisków. Dłuższy czas będzie to wyglądało świeżo, ale też nie o to chodzi do końca. Nie będzie korodowało, tak? To jest ważniejsza cecha tej roboty. Oczywiście tutaj pozaślepiane krótce jeszcze starymi elementami, tak? Dodatkowo te blaszki od ręcznego, prowadnica też na razie pomalowana razem z tymi gumkami, bo za chwilkę będę wymieniał nowe. A właśnie nagrywam to po to, ja stanę na razie na bok, aby pokazać Wam, jak taki zacisk złożyć. Co się przydaje? Są takie specjalne smary, pasty do samych cylinderków. Tutaj jest w zestawie, co prawda, smar, taki na przykład w zestawie do regeneracji takiego zacisku. Natomiast nie jest na nim napisane, czy on jest do prowadnic, do cylinderków, czy do jednego i drugiego. W związku z tym nie będę tego pchał. Tu mam coś, co jest dedykowane do składania. Oczywiście można byłoby to posmarować tylko płynem hamulcowym i też tak złożyć. Aczkolwiek na tych specjalistycznych smarach wydaje mi się, że będzie to pracowało w dłuższej perspektywie czasu trochę lepiej. Oczywiście minimalna ilość tego jest tutaj potrzebna, żeby przesmarować zarówno tłok sam w sobie, no i przede wszystkim tą uszczelkę, która to doszczelnia. Nie jest to może moja ulubiona czynność, bo trzeba się z tym troszeczkę namęczyć, ale do opanowania w zakresie własnego garażu. Co warto zrobić? Jeszcze porównać średnicę sobie tej nowej gumki, że tak powiem, z tą starą, która właśnie mi gdzieś zginęła, ale za chwilkę jak ją znajdę, o jest. Żeby się nie okazało, że coś tam jest nie halo. Tu jest ok. Także stare wylatuje, nowe wlatuje. Opcja. Nakładamy gumkę na tłoczek. Najpierw tak, w ten sposób. Dopiero teraz wpasowujemy ten rancik. Na takim etapie, kiedy tłoczek jest już lekko złapany, ale nie siłowo, podglądamy dookoła tą gumkę, czy na pewno weszło na swoje miejsce. Bo teraz jest kluczowy moment, jak to dociśniemy, to spierdzielimy gumkę, jeśli by nie weszło tak jak trzeba, jeśli byłaby gdzieś tam podwinięta. Oglądając ją tak dookoła, delikatnie podważając jakimś plastikowym narzędziem, widać, co tam się dzieje. Będzie. Wkręcamy dziada. Powinien iść gładko tak naprawdę. Taki tłoczek zarówno dopychamy, jak i wkręcamy jednocześnie. Tutaj sam ten rowek też trochę smaru, to dodatkowo uszczelni to połączenie. Oczywiście minimalny ilość. Teraz naturalnie jeszcze te blaszki od ręcznego, tutaj na jedną szybkę delikatnie kleju do gwintu i tak przygotowany zacisk może trafić na auto. Stala już bałagan, ale nic. Kwestia jeszcze prowadnicy. Co ważne, tu nie może być za dużego luzu. Niestety tego typu prowadnice mają tu taką tendencję, że wyrabia się ta obsada, sam, o, kolokwialnie mówiąc, bolczyk też. Tu nie jest źle, tu już jest trochę gorzej. Jak już jest ten luz bardzo duży, to będą nam się klinowały klocki. Nie może tak być. Tutaj smarujemy smarem do hamulców. Ja mam takiego Boscha, wrzucę Wam link w opisie. Stosuję go od dawna, nie było z tym problemu. No i oczywiście nowe gumeczki osłonowe z zestawu, one tutaj tak się fajnie wklikują, cała filozofia. I w kwestii amortyzatora tu jest piękna sprawa, bo jest za taką tapicereczką, odpinamy dwa kołki, cyk, z góry to się odchyla i tu już jest mocowany amortyzator, dokładnie przez taką gumkę, tulejkę, o, tu, a na dole tutaj śruba, która go trzyma, cała filozofia, bardzo proste rozwiązanie. Tym się różni nowy amortyzator od starego, oczywiście poza wyglądem.
Tutaj też jest napisane, że jest gazowy. Gazowy charakteryzuje się tym, że ten trzpień poza olejem, który tłumi, ma jeszcze gaz. Gaz powoduje to, że olej się nie spienia na nierównościach i lepiej to wszystko funkcjonuje, ale powoduje też to, że ten trzpień tak naprawdę powinien być w pełni wysunięty. Zobaczcie, ten nowy jest tutaj spięty takim paskiem. W momencie, kiedy go zdejmę, trzpień automatycznie sam się wysunie do góry. Tak ma wyglądać w pełni sprawnym amortyzatorem. Poza tym ten jest wylany, już jakby nie ma o czym dyskutować. Stare zostawiam mocowanie gumowe, bo jest w świetnym stanie, mimo że ma 20 lat. Starą zostawiam też osłonę z odbojem. Ta osłona jest plastikowa i dzięki temu ona jest bardzo trwała. Montaż tego banalny, tak naprawdę nasuwa się tylko jedno, drugie. Montuję do auta i tu pokażę Wam gdzie i jak. Wymiana amortyzatorów tylnych w Smarcie to jest dosłownie kilka minut pracy. Śruba odsująca amortyzator zostaje stara, tylko ją oczyściłem. Nawiązując jeszcze do amortyzatora, tę śrubę warto dociągnąć dopiero wtedy, kiedy auto będzie stało na kołach. Tak, żeby niepotrzebnie nie naciągać tej tulejki. Wówczas jak dociągniemy, kiedy będzie stało na kole, będzie w swojej takiej neutralnej pozycji. Dłużej nam to posłuży. A teraz protip dotyczący pancerzyka osłonki linki hamulcowej. Może niezbyt elegancki, ale będzie działał. Okazuje się, że oryginalna gumka, która tam to osłaniała, wygląda tak, dawno już popękała, pokruszyła się. Więc kupiłem coś takiego. Osłona pompy hamulcowej C330 Ursus. Zdaje się, lekko to skróciłem i tą starą część, która jest jeszcze cała, napycham tu jako pierwszą na linkę, a potem naciągam ten element i będzie działało. Trochę to jeszcze przesmarowałem, bo o ile sama linka jest jeszcze w przyzwoitym stanie, o tyle ta gumeczka już poparciała, zepsuła się, no i spowodowałoby to w krótkim czasie kordowanie samej linki i konieczność jej wymiany, albo by się blokowała. A tak, jeszcze trochę potem. I zobaczcie, tak to wygląda. Działa. Może nie jest super ekstra, jak oryginał, ale wydłuży żywotność takiej linki na pewno diametralnie. W środku napakowałem trochę smaru, także będzie to chroniło przed wilgocią. O, taki wiąz. W kwestii montażu samej piasty. No tutaj tak, ta powierzchnia musi być idealnie równa, wyczyszczona. U mnie jeszcze nie jest, za chwilkę przetrę to troszeczkę papierem. Co ponadto, na piaście tej oryginalnej jest strzałka na tym elemencie odpowiadającym za koronkę ABS-u. Tą strzałką do przodu, tak? Tutaj na zamienniku tego nie ma, czyli nie tak, a tak. Do przodu. W ten sposób. Jak założymy odwrotnie, mogą być jakieś tam fiksy w związku z działaniem systemu ABS, chociaż głębiej się nad tym nie zastanawiałem. Natomiast zrobię to tak, jak było w oryginale. Tutaj najlepiej użyć krążka na wiertarkę, wtedy to jest względnie dobrze doczyszczone. Oczywiście nie ma co tam męczyć tego aż nad to, żeby porobić dołów. Chodzi tylko o zabielenie, delikatne przeczyszczenie z tego powierzchni korozji. Osłona tarczy, no miałem czas, pomalowałem to trochę jakimś tam inhibitorem, wysmarowałem. Tutaj te powierzchnie też muszą być przeszlifowane, żeby tu nie było jakichś dużych wżerów, żeby ta piasta siadła tutaj odpowiednio. Moment dokręcenia śrub. W zestawie są nowe. Przychodzą tu od tyłu 70 Nm. Tak mówi autodata. I tego się będę trzymał w tej kwestii, bo to jest bardzo ważny element odpowiadający za bezpieczeństwo. To są te zmasakrowane śruby, które trzymały jarzmo. W sklepie metalowym dokupiłem takie śruby ze zintegrowaną podkładką kołnierzową, jak zwał, tak zwał, 10-9. Musiałem je tylko troszkę dociąć, będą świetnie trzymały to oto jarzmo. A tutaj mamy tabelę mówiącą o momentach dokręcania różnego rodzaju elementów, akurat w tym, że smarciku 4-4. I tak, dla przypomnienia, piasta tylnego koła, czyli te cztery śruby, które ją trzymają, 70 Nm. Jeżeli chodzi o jarzmo, zacisk, czyli właśnie te oto tutaj śrubki 69 plus minus 7 i tak dalej.
myślę, że no, czujnik ABS-8, no to już powiedzmy sobie można wziąć na oko. Ja wiem, nieraz w komentarzach piszecie, że pierdzielnika mam na punkcie tych momentów dokręcania, ale po to ktoś to wymyślił, żeby nie stosować metody na Hama, ile mam siły i tak dalej, bo niejednokrotnie są poprzeciągane gwinty, czasem pozrywane te śruby na granicy wytrzymałości. Bardzo nie lubię wtedy naprawiać takich samochodów po jakimś kowalu, który właśnie nie wie, co to jest moment dokręcenia danej śruby. Warto zaopatrzyć się w tego typu informacje. W internecie są ogólnodostępne. Nawet jak nie ma dokładnych informacji co do tego, co chcemy kręcić, to dajmy na to taka śruba dziesiątka, to jest do 70 Nm, tak? Dwunastka tam 100 parę. Nie pamiętam w tej chwili, ale to są informacje ogólnodostępne. Warto to stosować, bo po to ktoś to wymyślił, tak to zaprojektował, żeby to było skręcone z takim, a nie innym momentem. Zwłaszcza jeżeli chodzi o takie elementy ważne dla bezpieczeństwa naszego, jak hamulce czy piasta, która trzyma koło, tak? To nie może być ani za słabo, ani za mocno, tylko ma być tak, jak ktoś to zaprojektował. Po to to jest. I tego będę się trzymał. A jak uważacie, że to jest przesada, no cóż, moje auto, moja sprawa, można by powiedzieć. Ale śmiało komentujcie, piszcie, co tam komu się podoba w tej kwestii. I nie ma lekko. Zapieczone. A jak? W związku z tym. A teraz takie zagadnienie odnośnie odkręcenia tej nakrętki na tym stalowym przewodzie hamulcowym. Chociaż w Smarcie to jest aluminium pokryte plastikiem z zewnątrz i właśnie pomiędzy tym plastikiem a tym rdzeniem aluminiowym jest taka śnieć czy korozja aluminium, taki biały proszek pomiędzy jednym a drugim, który skutecznie blokuje odkręcenie się tego. I o ile nie ma problemu, żeby wykręcić wężyk, bo można go wysunąć i kręcąc wężykiem da się to wykręcić, ale ta nakrętka musi być luźna. Chodzi o to, że wężyk, żeby nie miał naprężeń, ustawiamy sobie w odpowiedniej pozycji i dopiero dociągamy tymże właśnie. Jak to zrobić? Patent jest jeden, bo jak będziemy to robić siłowo, nawet zalejemy jakimś WD-40 i tak dalej, ukręcimy ten wężyk aluminiowy i będzie do wymiany. W związku z tym trzeba to nagrzać takim zwykłym małym palniczkiem. Ten plastik wokół się stopi i da się to odkręcić. A odkręcamy oczywiście kluczykiem 11, ale do przewodów hamulcowych. O, tak to wygląda. Można sobie też oczkowy przerobić, chociaż lepszy jest dedykowany, bo on jest taki szerszy. Nie obrobimy tego, no bo jak obrobimy, to znów jakaś rzeźba i trzeba by było wymieniać albo przewód, albo chociażby samą nakrętkę na aucie. Grzeje to do momentu, aż się stopi to w środku i wtedy bez problemu taka nakrętka się luzuje i pracuje sobie luźno na takim przewodzie. Nim to jeszcze zrobię, odskrobię dosłownie z centymetr, dwa tego plastikowego, tej plastikowej osłony, która jest na tym przewodzie, też będzie łatwiej. Potem w takiej formie to mogłoby występować po prostu obczyszczone aluminium. Ja to jeszcze zabezpieczę farbą z pędzelka dosłownie. Otóż mógłby ktoś sobie pomyśleć, no rzeźba przy przewodzie hamulcowym zamiast to wymienić, ale wymienić to nie jest wcale tak łatwo, bo to śmiga, jest ten przewód dosyć długi, trzeba byłoby go tam dorabiać, wyginać i tak dalej. Tak zrobione jest zupełnie bezpiecznie. Ważne, żebyśmy go nie naciągali, nie nadwyrężyli, bo w takim przypadku faktycznie należałoby go wymienić. A jeżeli pójdzie to gładko, a po nagrzaniu tak pójdzie, nie ma potrzeby nic więcej z tym robić. Pali się, dymi, ale działa. Nakrętka zluzowana. I nie trzeba było wyginać specjalnie tegoż wężyka. O, można ją cofnąć. Elegancko. I tak wygląda efekt finalny. Czyli stara tarcza wyczyszczona, nowa piasta, zregenerowany zacisk, nowe klocki, amortyzator, nowy wężyk elastyczny, nowy, całość poskładana. Delikatnie podkonserwowana woskiem tam, gdzie potrzeba. Przy tejże okazji składam koło i przechodzę do przodu. A tam poza amortyzatorami, układem hamulcowym jeszcze dojdą regeneracja wahaczy i uszczelnienie skrzyni biegów na wyjściach przy półosi. To wszystko przy okazji jednego rozbierania. I tu jest akcja taka, w związku z tym, że muszę wyjąć półoś, trzeba zacząć od odkręcenia tej nakrętki centralnej. Tym samym wyciągamy dekelek z felgi, przykręcamy ją z powrotem. W przypadku Smarta nasadka 32,
powinno być tak naprawdę na 3/4 cala, a nie na pół. Ale jak się nie ma, co się lubi, to się kręci się tym, co się ma i liczy, że wytrzyma. To będzie zluzowane. No i co? Podnoszę auto, wybieram poszczególne elementy, całą zwrotnicę, amortyzator, zacisk, wahacz, bo to wszystko będzie ogarniane. O, oczywiście odpowiednia przedłużka. Też mogłaby być dłuższa, natomiast to jest dookręcone jakieś 240 parę newtonometrów plus jeszcze korozja do tego, więc trochę siły trzeba użyć, żeby to ruszyć. Dobra, update, jestem na takim etapie. O, pierdzielnik się zrobił. Tu jeszcze sworzeń i końcówka drążka. Czasem może być problem z wybiciem tej półosi, bo jak widzicie, rdze wieje porządnie i może się to zablokować. U mnie wyszło, natomiast jakby nie wyszło, no to trzeba absolutnie, młotkiem można się wspomóc, ale nie w sam gwint. Trzeba założyć ściągacz, dobrze to naprężyć, trochę podlać wody 40 tam, gdzie się da, no i wyjdzie. Amortyzator. Tutaj z góry się odkręca. Do tych dwóch śrub jest w miarę dostęp. Do tej trzeciej gorszy, ale za pomocą krzyżaka da się to zrobić. Oczywiście można ściągnąć to plastikowe pod szybie i nie mieć z tym problemu, ale jak komuś się bardzo nie chce, to tak też się da. Nie zdążyłem wam tego pokazać, a półoś już wyjęta. Jak to wyjąć? Jest taki półksiężyc, o, tam, który trzyma łożysko. Jego się odkręca i półoś pociąga do siebie. Wszystko wychodzi bardzo ładnie. Tam lekko ścieka olej i jak planuję go wymienić, więc nie zwracam na to uwagi, podłożyłem banieczkę. Wszystko po to, aby wymienić tamten uszczelniacz, bo cieknie. I tę osłonę, bo zrobiła się w niej dziura. Zewnętrzne osłony w smarcie zrobione są z takiego ala plastikowego materiału, są dużo trwalsze, także tych ruszał nie będę. Tak koniecznie do wymiany. Jak na razie zmartwieniem jest jeszcze to łożysko. Natomiast bliżej się temu przyjrzę, może uda się jakoś je tutaj zbić w stronę. O! Bo tutaj jest gładko w tę stronę i wymienić. Zobaczę, jak to będzie szło. Fabryczna opaska to taki pierścień, po prostu go przecinam. Łatwo tutaj teraz ściągnąć tą osłonę uszkodzoną, nawet jedną ręką. I półoś się rozpoławia, bo tu jest takiż... Nazwy zapomniałem, no. Krzyżak, o właśnie. Tu jest krzyżak zabezpieczony jakimś segerem, a tu jest po prostu obsada. Czyszczę to wszystko. Krzyżaczek ściągam, nowa osłona, prosta sprawa. Z taką wymianą. Po drugiej stronie czeka mnie dokładnie taka sama operacja. Tam będzie łatwiej, bo półoś jest krótka naturalnie. Tam już od kilku miesięcy jeżdżę na takim patencie, że też pękło dokładnie w tym samym miejscu. Ścisnąłem to po prostu tutaj jakąś opaską. Jakoś tam się trzyma, ale oczywiście na dłuższą metę tak być nie może. Jak widzicie, bawię się ze składaniem tej półośki. Nowa osłonka już jest założona. No tutaj wiele filozofii nie potrzeba. Wkłada się krzyżak. Następną część półosi zapina opaskę o tego typu. Co potrzebne jest do zapięcia takich opasek? Bez specjalistycznych narzędzi? Dużo cierpliwości. Przede wszystkim. Nie jest to może najsprytniejsza rzecz, jaką ludzkość wymyśliła. Tak naprawdę owija się to delikatnym młoteczkiem, o takim, lekko doklepuje, żeby te spineczki weszły. Na samym końcu ściska się ten element. Prawidłowo, fabrycznie to wygląda, o, tak jak tutaj, tak? Tylko do tego trzeba mieć jakieś specjalistyczne szczypczyki. A jak ktoś dysponuje czymś takim, o, to mu wychodzi coś takiego. Natomiast siła ścisku jest bardzo dobra, tutaj nie ma z tym problemu. Należy zwrócić uwagę, czy, bo może tutaj nie być widać, żeby tu pod spodem tamta blacha nie podwinęła nam się i nie ściskała razem z tym. Ja to nawet delikatnie podlewam jakimś preparatem smarującym, żeby miało to jedno, żeby miało po prostu poślizg, tak? Tak to kolokwialnie można nazwać, bo na sucho, że tak powiem, potrafi się tam zawijać i robić taka zmarszczka, że tak powiem, na tej opasce. Co jeszcze bardzo ważne, tu w środku ta na razie jest sucha, ale każdy taki fałdek od wewnętrznej strony należy przesmarować tym smarem, który dodali do tej opaski. Po to, żeby ta guma nie tarła o siebie i nie wycierała się, tylko żeby miała poślizg
na smarze. W zasadzie ten smar jest tutaj dobrze rozrzucany podczas prędkości obrotowej, jakiej to nabiera, ale nie wszędzie to musi dojść i w tych fałdach głęboko może się tam po prostu przycierać, zacierać i skróci to żywotność takiej osłony. Ot tyle. Resztę smaru pakujemy tutaj do dosyć dobrze wyczyszczonej tej obudowy. Całość się składa w środek. Jak pamiętacie sprzed chwili, chociaż dla mnie to było wczoraj, był kłopot z tym łożyskiem, ono hałasowało. Otóż tak, kupienie tego tak od ręki nie jest takie proste, w dodatku jest dosyć drogie, bo to jest nietypowy wymiar. Zdjęcie jest jeszcze trudniejsze, bo to trzeba grzać, ten krążek, żeby to zbić. Dopiero ściągamy łożysko i wtedy ewentualnie nowe. Ja wymyśliłem to w ten sposób. Nożykiem tapeciakiem da się zdjąć tą osłonę metalową. Pod tym jest jeszcze warga syntetyczna, która chroni ten smar, żeby nie wyciekał. Wyczyściłem to zmywaczem do hamulcy, strzykawką powstrzykiwałem dookoła. Specjalny smar, taki wysoko przyczepny, taki, który nie będzie rozklapywany na boki, bo zwykły oczywiście nie zdałby tutaj egzaminu przy tych prędkościach obrotowych. Zamknąłem to z powrotem wszystko. Chodzi bardzo fajnie. Jest wystarczająco dobrze, żeby przejechało następne tysiące kilometrów. Ot co, nie lubię tego robić, bo to brudna robota. To tak na marginesie. Składam w całość i przechodzę do innych czynności. Teraz czas na sworzeń, który jest, ma rozwaloną gumkę, chociaż luzu jeszcze nie ma, ale żywotność jego już byłaby bardzo krótka. No, dobra, do rzeczy, jak to wyjąć, nie mając prasy, bo powinno się mieć prasę i wtedy temat jest z głowy, bo ten sworzeń jest tutaj wprasowany, zaciśnięty. Otóż, dobieramy sobie takową tulekę, która tu pasuje. To wszystko stawia się na kawałku metalowego meliszcza. No i młoteczek z 2 kilo. Co warto jeszcze wcześniej, i co zaraz uczynię, podgrzać wahacz zwykłym gazowym palniczkiem. On się troszeczkę rozkurczy, powinno to pójść dużo łatwiej. Wcześniej jeszcze zdejmę sobie tą gumową osłonę, żeby jej nie spalić. A jak się pozbyć tulejki wahacza w domu bez prasy, jeżeli dysponuje się tylko tulejami średnicy tejże tulejki? Bo wiadomo, jakby była większa, to opieram sobie tu śrubkę i wyciągam całość. A tak robię w ten sposób. O tak, wyrywam tą gumę ze środka, a potem po prostu zwykłym rzeszczocikiem przecinam brzeżek, tak żeby oczywiście nie drapnąć wahacza. Tulejkę wyjmę. Uszczelniacz włożony, już pasuje półoś, także może nie do końca to widać, ale żeby go włożyć, trzeba to robić sobie taki przyrząd. Tulejka, która pasuje na zewnętrzny kołnierz uszczelniacza. Coś, co to popcha, ponieważ tu jest taka wypustka, która uniemożliwia obsadzenie innego przyrządu. Tylko czymś takim, tu ponad wydechem, da się to sensownie zrobić. Żeby dobrze osiadł, no i być, jest gwarancja, że nie będzie ciekło. A tutaj też znalazłem taką ciekawostkę, dlaczego i utwierdzenie mnie w tym, dlaczego nie oddaję aut do mechaników, chociaż generalizować nie można. Ta śruba trzymająca, notabene trzymająca przekładnię kierowniczą, złapana może na jeden zwój. Dalej śruba trzymająca tuleje stabilizatora. Jedna dokręcona, druga luźna. No cóż, marny dostęp, to się komuś nie chciało. Dlatego trzeba rzeźbić w takim czymś samemu. Aczkolwiek pewnie są od tej reguły wyjątki. Każdy z człowiekiem może się pomylić, ale mi jakoś się to wyjątkowo często zdarza, że muszę po kimś poprawić. A tu mam kolejną ciekawostkę. O, w tym miejscu poprzedni właściciel mówił, że było wymieniane sprzęgło, no było, widać to na każdym kroku. Tu śrubka, a tu nie ma śrubki. No po cóż ją wkręcać? Ach, nie pierwsza i nie ostatnia zapewne. Jakiś rzeźnik to naprawiał. No ale jeździ. Trochę się poprawi, będzie jeździć lepiej. Na gerwa. A teraz, jako że tamten etap mam zakończony, przechodzę do
kwestii amortyzatora. No tu jest sprawa dość prosta, trzeba to rozebrać. Widzicie, w jakim stanie jest ta osłona. Amortyzator już dawno wylany. I teraz tak. Tu jest 18, dosyć głęboko i ten otworek jest zewnętrzny, wąski. Klucz taki oczkowy, gięty, łapie tą nakrętkę, ale dość tak słabo na nią nachodzi. Musiałbym go tam szlifować, kombinować. Po ściągnięciu tego takimi zwykłymi ściskami spróbuję to odkręcić pneumatem. Dokręcanie pneumatem może najmądrzejsze nie będzie, więc, ale jako że tam będzie nowy gwint, to spróbujemy to zrobić kluczem normalnym, nasadowym. Powinno to być nieźle. Też jest fajny patent w tym, akurat w przypadku Smarta 4-4, bo tu jest ten trzpień na jakiś większy kluczyk typu, powiedzmy, tak na oko wygląda 9-10, a nie jakaś tam 6-7, więc jest za co złapać sensownie. Co jeszcze ciekawe, te mocowanie górne i łożysko. Tutaj właśnie nie ma łożyska, a jest taka przekładka ślizgowa, teflonowa. Pokażę Wam, jak to rozbiorę. W zasadzie rzecz nieśmiertelna w tym przypadku. Wystarczy to przy okazji rozbierania amortyzatora przeczyścić, przesmarować i znowu będzie chodziło następne 20 lat. I tak to wygląda. Dało się rozebrać pneumatem. Tu jest masakra. Ta gumka jest tylko do odzyskania pod sprężynę. No, tu jest wpięta na takie zaczepy, trzeba będzie to wyjąć. Sprężyna bardzo ładna. No i tutaj te górne mocowanie, to trzeba wszystko wyczyścić przede wszystkim i nasmarować. Tu pokażę Wam stan amortyzatora oryginalnego Zaxa po przebiegu 160 tam kilku tysięcy kilometrów. Patrzcie, to powinno ciśnieniem gazu być wypychane do góry. Puszczam, się właściwie chowa do tego poziomu. O. Sam. Działa biedny, ale nie w tą stronę. Chowa się sam. Dopiero teraz jest jakiś opór, a w górę. O, teraz złapał, ale ten początkowy moment w ogóle jest pusty, luźny. Co tu dużo mówić, złom. Choć swoją drogą miewałem auta, które przebieg miały na fabrycznych amortyzatorach dużo większy, 2-3-krotnie nawet, i one były w lepszym stanie niż te po przebiegu 160 tysięcy. Także taki ten produkt Zaxa średni w tym przypadku. Tu jest to, o czym Wam mówiłem, jeżeli chodzi o to takie nietypowe rozwiązanie łożyska górnego. Taka teflonowa wkładka, tu w środku zamknięta, czymś takim, to przychodzi tu, to tu i tak sobie działa. Temat mega trwały, bo tak naprawdę przy okazji wymiany takiego amortyzatora teraz muszę to tylko wyczyścić, nasmarować. Mogę składać z powrotem i znów będzie się kręciło przez następne 20 lat. Tak jak widzieliście, inhibitor rdzy, kortanin. Tani środek, wystarczająco dobry do takich elementów. Jest tego na rynku zresztą cała masa. Wstępnie oczyszczone, pomalowane dwukrotnie tam, na to farba w sprayu i tyle. Wieczne to nie będzie w takim stanie, natomiast zdecydowanie poprawi to i estetykę, chociaż w przypadku estetyki w kwestii części podwozia samochodu to może nie ma co mówić, bo to nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę. Ale znaczenie ma to, że nie będzie to kordowało, obłaziło. Zresztą jak mam na miejscu, na wierzchu, czemu by tego tak nie zrobić. To na co warto zwrócić uwagę, bo zobaczcie, o, mój czujnik od ABS-u skończył tak. On przychodzi sobie tutaj w to miejsce. Mocowany na jedną śrubkę. Śrubeczka poszła bardzo ładnie, natomiast czujnik jest tak bardzo obsadzony tam w korozji, że nie ma opcji, żeby to wyjąć. Uszkodziłem go po prostu, kupiłem nowy. Z drugiej strony będę już mądrzejszy, zostawię to w spokoju. Po prostu odepnę go z drugiej strony od wtyczki. Tak sobie będzie ten kabelek majtał do tej operacji. Zaoszczędzę w ten sposób 45 zł na nowy czujnik. Tak przygotowaną piastę, oczywiście tutaj powierzchnia musi być dobrze wyczyszczona. Ta jeszcze wymaga troszkę dotarcia, natomiast względem tego, co było, to już jest nieźle.
Zwłaszcza tutaj przy obsadzie trzeba to dobrze obczyścić, bo tutaj się centruje tarcza hamulcowa. Dobra, bo się rozgadam na ten temat. Wyczyścić, no i wiadomo, na samochód. Półośkę w tym miejscu można delikatnie dosłownie przesmarować, na przykład smarem miedzianym, bo tu się też potrafi w tej, na tym frezie zapiec, nawet całkiem skutecznie niekiedy zjednolicić wręcz z powodu rdzy. Tu mnie poszło w miarę dobrze, ale widziałem, że niektórzy się dosyć mocno męczyli z tematem ściągaczami. Nasmarować zapobiegnie się temu, z tym, że dosłownie śladowa ilość, bo to i tak stamtąd wypłynie, wyciśnie się. Mam wszystko elegancko przygotowane do składania. Śruby trzymające wahacze, czy też te, które tutaj trzymają zwrotnice w amortyzatorze, smarujemy smarem miedziowym. Śruby te troszkę obficiej. Wieloklin na półoście, zobaczcie, on się tylko tak delikatnie błyska. Tego naprawdę tutaj wystarczy. Chodzi o to, żeby to się tutaj nie zapiekało, nie zardzewiało. Ewentualnie przy przyszłej wymianie, czy przegubu, czy jakimś tam demontażu tejże zwrotnicy. Wielkiej filozofii to już tutaj nie ma. Tak naprawdę wszystko do swojej dziurki, śrubkę i skręcić odpowiednio. Aha! Oczywiście rzeczą kluczową jest to, że takie elementy zawieszenia jak ta tuleja wahacza skręcamy, jak auto stoi na kole, kiedy ona jest w swojej właściwej pozycji. Jeżeli chodzi o tą tutaj tylną, o tą, nie ma to takiego większego znaczenia, ponieważ ta śruba i tak trzyma to w pionie i ta tuleja pracuje. Ta musi się po prostu prawidłowo ułożyć, tak żeby nie była naprężona tutaj w tym gnieździe. Także dopiero w momencie takiego obciążenia całym autem dokręcamy tą śrubę. Tutaj spokojnie jest dojście od przodu, żeby to zrobić. Tak jak w przypadku amortyzatorów z tyłu zresztą. No i jak widzicie, wszystko poskładane z powrotem w całość. Na tym etapie kończę pracę z tej strony. Pozostaje mi jeszcze auto postawić na koło i dokręcić tę nakrętkę. Autodata mówi coś w granicach 240 Nm, czyli mocno, tak w skrócie. Natomiast i oczywiście śrubę, która trzyma tuleję przednią wahacza, tak jak już auto będzie stało na kole. Natomiast gdybyście mieli jakieś pytania co do tego, jak co tutaj zostało zrobione, wiadomo, że nie pokazywałem tych wszystkich prac szczegółowo z uwagi na to, że ten film miałby kilkanaście godzin, a i tak jest już znacznie za długi, tak uważam, to po prostu pytajcie w komentarzach czy mailowo, postaram się odpowiedzieć. Jestem zadowolony z tej pracy. Też uważam, że jak do tej pory to auto jeździło przyzwoicie, tak teraz na całym nowym zawieszeniu z sprawnymi hamulcami, jak się nic nie będzie zapiekało, to naprawdę będzie całkiem przyjemny samochodzik do podróżowania. Myślę, że to nie ostatni film z tym smartem w roli głównej, ponieważ jeszcze co nieco zostało przy nim z drobnych spraw do podłubania, ze spraw kosmetycznych, ale też nie tylko. Dobra, nie przedłużając. Do następnego filmu ze smartem takim czy innym w roli głównej. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Hej.